Ojejku, Dyziu, a co ty narobiłeś? Dlaczego tutaj jest taki bałagan? Proszę, posprzątaj to troszeczkę. Julka, to nie jest bałagan. To są moje zabawki. Moja kolekcja figurek. No co ty? Julka, nie znasz Super Zinksów? O, to koniecznie musisz je poznać. O, super co? Jakie Super Zinksy? No, ja ci zaraz powiem. No opowiedz, co to takiego? Bo ja nie mam o tym zielonego pojęcia. Zielonego zupełnie jak ja. A co to za dziwne postaci? Co to jest? Niby jakiś guzik? A to co? O, jakaś torebka niebieska. Oj, Dyzio, ty masz bardzo dużo tych figurek. Mam dużo, bo jestem kolekcjonerem. A jak się coś kolekcjonuje, no to wiadomo, że to zajmuje dużo miejsca i dużo czasu. A poza tym Super Zinksy dzielą się na dwie drużyny. Super bohaterowie i super złoczyńcy. Ojej, Dyzio, to ja mam nadzieję, że ty nie lubisz tych super złoczyńców. Straszna nazwa. Coś mam wrażenie, że to tak jak nasz smok Stefek. Socą się i są niemiłe. Dokładnie. Trafiłaś. 100%. Niemiłe, przebiegłe i chcą pokonać superbohaterów. Ale zobacz, Julka, bo ja w swojej kolekcji mam takie srebrne figurki. Zobacz, ta na przykład ma żółte oczy, to jest super złoczyńca. Ta ma białe oczy i to jest super bohater, który z tyłu ma skrzydła. I na przykład jeszcze taka. Figurka super złoczyńcy. Ojej, Dyzio, a czy to oznacza, że takie srebrne figurki są bardzo cenne? O tak, dokładnie. Chociaż cenniejsze są jeszcze złote. A ja nie mam żadnej złotej. I właśnie dzisiaj chcę otworzyć specjalny zestaw z taką złotą figurką. O, to super, to może ja zostanę i popatrzę. No, nie będę zbierać zinksów, ale chcę zobaczyć tę złotą figurkę. Kochani, a czy wy zbieracie super zinksy? Może wasze super zinksy zaprzyjaźnią się z gangiem fajniaków? Bo na moim odcinku na pewno jest taka przyjaźń. A jesteście pewnie ciekawi, skąd ja wezmę tę złotą figurkę. Otóż Dyzio ma specjalny zestaw Super Zinksów. To jest właśnie on. I w środku na pewno trafimy na złotą rakietę superbohaterów albo złoty statek kosmiczny super złoczyńców. A oprócz tego tak naprawdę mamy aż 10 figurek. Wszystkie są tutaj pokazane, tylko złota jest ukryta. No i wygląda mega. Super Zinksy są oczywiście z serii piątej, jak 5 paluszków u jednej dłoni. A z tyłu pokazani są wszyscy bohaterowie z różnych drużyn. Są to wszystkie Super Zinksy z drużyn latających. Ultra rzadka figurka Kit Fury'ego. No pochwalcie się na dole w komentarzu, czy wy kolekcjonujecie Super Zinksy, a może macie zbudowany już taki przepiękny pociąg. O rany, Dyzio! Ja widzę, że ty o tych Zinksach możesz gadać bez końca. A gdzie ta złota figurka? No pochwal się nią w końcu. No dobrze, już otwieram ten zestaw, tylko to wcale nie jest takie łatwe. On jest zaklejony taśmą z tej strony i z tej. Tutaj potrzebujemy czegoś ostrego. Dum, czyli nożyczek. Ale spokojnie, ja wiem, jak się nimi tutaj zająć. O, tu odcinamy. Z tej strony. Ups, i teraz z tej strony. Hopa. O, tutaj nie tak dobrze poszło. I zaraz dostaniemy się do środka. Tadadam. Oto nasz zestaw. Tutaj, pod tą karteczką, mamy złotą figurkę. Ale na razie nie zaglądamy do środka. Nie wolno psuć sobie niespodzianki. Najpierw wyjmijmy pierwszą figurkę. Zobaczmy, kto to taki. Ma białe oczy, czyli jest to super bohater. I jest to lupa detektywa. Bo detektyw przez taką lupę sobie patrzy
i ogląda wszystko z bliska i w powiększeniu. Białe oczy, super bohater, to ląduje z tej strony. Teraz mamy żółte oczy. Jakaś ostra papryczka, ale ekstra wygląda. Chociaż te żółte oczy sprawiają, że jest trochę straszny. Następnie znowu białe oczy, chyba będą tak na zmianę, białe, żółte. Jest to pianka do golenia. Zobaczcie, wypłynęła z tej strony, wypłynęła tutaj na górze i wypłynęła jeszcze tutaj pod oczami. Oczywiście pod białymi oczami. Dalej, następna niespodzianka, to są żółte oczy. Super, super złoczyńcy. Jest to chyba taka sztanga do podniesienia. O, i tutaj taki siłacz może ją podnieść, bo jest bardzo ciężka. O, powtórka! Zobaczcie, trafił nam się czerwony guzik. A taki guzik już tutaj mamy w swojej kolekcji. O, to właśnie nasi bliźniacy! Super bohaterowie, guziki czerwone z żółtą nitką. Skoro to był super bohater, to teraz będzie super złoczyńca z żółtymi oczami, numer 8. Szczęśliwa ósemka to może zostać. I piękny jaki uśmiech, ulala. Znowu super bohater. Super bohater jest to kartka papieru złożona w samolocik, taki, który może polecieć. Chwytamy go tu na dole, puszczamy na wiatr i wtedy bardzo, bardzo daleko poleci. Przedostatnia figurka, żółte oczy. Żółte oczy, srebrne elementy, peleryna i jest to czajnik. Czajnik do zagotowania wody. Uwaga. Tutaj mamy kran. Fajne są te zinks, bo mają srebrne elementy i wyglądają troszeczkę jak srebrna figurka. Dobra, czas na wielką niespodziankę. Co tam jest w środku? Jak myślicie? Złota figurka superbohatera czy super złoczyńcy? Super bohatera jest rakieta, a super złoczyńcy jest statek kosmiczny. Dum, 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 dum. A, zobaczcie! O, żółte oczy! Statek kosmiczny, super złoczyńcu, ale wygląda super, najbardziej cenna figurka, złota, z fioletową peleryną i z takimi pięściami do góry położonymi. Zobaczmy teraz tu na zdjęcie, no wyglądają tak samo, złe żółte oczy i czerwona opaska i to się nazywa Alien Bandit. Bandyta prosto z kosmosu. Ojejku, przyjacielu, gratuluję! Gratuluję, że udało Ci się zdobyć taką ultra rzadką figurkę. Bardzo, ale to bardzo się cieszę. Czy to oznacza, że teraz Twoja kolekcja jest bardziej cenna? Julciu, ależ oczywiście! Widzę, że Ty coraz lepiej znasz się na tych super zinksowych rzeczach. Może sama zaczniesz je kolekcjonować? No wiesz, jakbym trafiała na te złote i srebrne figurki, to byłoby super. Taką kolekcję to ja lubię. No i oczywiście na samych superbohaterów. Bo nie. Super złoczyńców to ja nie lubię. Przerażają mnie te ich żółte oczy. Ach, to nigdy nie wiadomo, na co się trafi. Bo to zależy, czy miałeś szczęście, czy nie. Czy trafiłaś na ultra rzadką figurkę, czy też na taką zwykłą? Ale mówię Ci, moja kolekcja figurek jest gigantyczna. Chowam je wszystkie tutaj, w tej mojej takiej tubie. Ale to nie koniec, bo przecież dzisiaj trafiły mi się nowe figurki, więc dorzucam je tutaj całymi garściami, o w ten sposób. I od razu posprzątam jeszcze tamte, które leżały na stole. Ojej, chyba już prawie brakuje miejsca. Dokładam jeszcze tę złotą i zakręcam. Ojej, Dyzio, Ty naprawdę jesteś prawdziwym kolekcjonerem. Gratuluję. Ha, to jest największa kolekcja super zinksów, jaką kiedykolwiek widziałam.